Hej, hej, z tej strony Bartek. Nagrywamy dzisiaj Brawl Stars i będziemy grali w wielką grę. Sprawdzimy, czy szczęście mi dopisze, czy nie. Oczywiście zagramy Sergio. O, no i pierwsza runda, pierwszy boss. Pokażę wam właśnie najlepszy sposób na schowanie się bossem. To jeszcze nie jest najlepszy sposób, bo to nie miał być on. Po prostu no nie udał mi się. Musiałbym jeszcze jedną rundę włączyć. Nie, nie, nie. Nie podejdź, nie podejdziesz. No i co się cieszysz? Co się cieszycie? Już ja mam więcej HP niż czasu. A to oznacza, że to już nie jest dla was win, tylko dla mnie. Mam najwięcej życia w starocie. Pam, pam. Kurde, będzie. Jest mały problem. Dynamite mi przeszkadzał, więc musiałem go rozkwasić. Wyjaśnić go trzeba było. Tak jak tą szelkę. Nie, dobra, już po was. Już się spojrzę, no nie to wiedzą dobrze, tylko się uparli, że wygrają pewnie. Dobra, oni już szans nawet nie mieli. To było za łatwe. Musimy zagrać jeszcze jedną rundę i jeżeli będę bossem, to wam to pokażę. No nie. Ale pokażę wam, jak ten sposób wygląda. Musicie mieć na sercu gadżet, że stajecie tu, teleportujecie się. Oni są tutaj w krzaczkach tamtych. Teleportujecie, a wy wychodzicie i tu wchodzicie. I jest szansa, że was nie złapią. Na bossie, jeżeli nie jesteś bossem, to też działa, tylko troszkę gorzej, bo wtedy teammate'om nie pomagasz. Ale jeżeli masz wywalone, to możesz tak zrobić. Przy okazji, no na przykład u mnie ból nie będzie miał ulta, dzięki tobie. Oh shit, I'm sorry. Oh shit, I'm sorry. I'm sorry, don't leave me. Don't you hear me, Zizi? Below that. I'm sorry, don't leave me. Don't you hear me, Zizi? Below that. Dobra, on już nie żyje. On już nie żyje. Idealnie przeze mnie zdać. No to co, jeszcze chyba z 4 rundy zrobimy. Bo ten odcinek będzie trwał z jakieś 11 minut, nie więcej. Ajajaj, teraz mi się nieszczęście mam. No i dupa. Nie dość, że za ten, jak to się nazywa, nie dość, że jakiś prosowski boss, to jeszcze w dodatku
Jeszcze w dodatku nic nie mogę tu zrobić. A ten odcinek już trwa 4 minuty przez 3 rundy. 5 minut. No ja nie mogę. Dobra, trudno. Najwyżej. Nieważne. Nic nie mówiłem. Najwyżej umrę. Chciałem powiedzieć, że najwyżej umrę, ale jak umarłem, no to już nie wiem, po co to mówić. Aha, czyli woli się serca skinąć. Jednak nie. Co to miało być? Co się tam stało w ogóle? Ja nawet nie wiem, co tam się stało. Co to ma być? Ej, bo ja nie wiem, co tam się stało. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu, bo ja serio nie wiem. Więc możecie napisać. Chyba, że niech wam się to zalajkujcie i zasubskrybujcie kanał. Albo przyjdę do was i serc wam naleję oleju do głów. Energetyki naleję wam do buzi i będziecie pili. Zobaczycie, energoles smaczny. Żartuję, nie są smaczne. Tylko za to powiedziałam, że żartowałam, tak. Nie bierzcie tego tak do siebie za bardzo. Ja tylko żartowałem. Nieważne. Szybciej, 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 szybciej. I tak jest ult. Dobra. Pyk. Szybciej, szybciej, szybciej. Szybciej, szybciej. Szybciej. Serio? Dobra, to już jest przegrane. Gdyby nie ta Jessie. Najgorzej. Sorry, że tak wcześnie, że o 8 rano nagrywam, ale później nie będzie mi się chciało, dlatego teraz nagrywam dla was. Po prostu tak mi się teraz chciało nagrać, pograć w Brawl Stars, to myślałem, a nagram wam odcinek. Może ktoś w końcu zasubskrybuje jeszcze te 2 subskrypcje do losowania na peta. Brakuje 2 subskrypcji i dostajecie peta za friko. Takiego Dark Matter Gold Horse'a do Persimulator X. Nie? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobrze jest, dobrze jest. Dobrze jest zawsze, dobrze jest zawsze. Zawsze mam drogę ucieczki. To on chyba dostał mojego ultimate ataka. Chyba, że nie dostaliśmy ultimate swoje, bo ja nie dostałem. A przynajmniej nic mi się nie stało. Dobrze. Ja tam stoję za skałą. Dobra.
I tu jeszcze jedna rundka. 12-minutowy odcinek. Jeden raz bossem byłem. Fajnie. Serio? Nie, po to ja tracę swoje... No, nieważne. Nieważne, co tracę. Gadżety. Jezus Maria, nawet gadżetu nie umiem powiedzieć. Tyle spraw na głowie, że nie pamiętam, jak gadżet się nazywa. Hej! On gdzieś tu jest, on gdzieś tu jest. Wiedziałem, że on tutaj siedzi. Ja to ciągle wiedziałem. Chodź tu, pizza. Hawajska. Subujcie Sharikana VR. Karolka Nachisa. Najlepszych youtuberów. Jeszcze Puzonika. Już jego. To są najlepsi youtuberzy. Oczywiście też Wojana. Paliona. I Kati. Byli zadowoleni, bo bez subskrypcji to tak nieładnie oglądać filmy bez subów. Dobra, no i to byłoby na tyle chyba. Sprawdzę, czy jestem bossem. Jak nie, no to to będzie już koniec. I... No to do zobaczenia. Pa, pa!